W tym filmie rzucimy okiem na cyfrowy mikroskop AD249SM od firmy AndonStar. Sprawdzimy, jak jest zbudowany oraz czy nadaje się do pracy w warsztacie elektronika. Zapraszam na film. Jest to chyba najbogatszy zestaw, jaki oferuje producent. Na samej górze pudełka mamy kolorową instrukcję obsługi oraz schemat złożenia mikroskopu. Następnie mamy duży 10-calowy monitor z wbudowanym z tyłu regulowanym obiektywem. Jak widać, na obiektywie mamy założoną już jedną soczewkę. Następnie kolejno pilot zdalnego sterowania. To jest chyba pojemnik na jakieś materiały biologiczne. Tutaj mamy ciekawy zestaw pensetę plastikową oraz próbki do oglądania w wysokim powiększeniu, jak na przykład skrzydło pszczoły. What? Tutaj jest taki mały uchwyt do trzymania mniejszych elementów pod mikroskopem. Kabel micro USB do zasilania oraz transmisji danych. Producent daje w gratisie kartę microSD o pojemności 32 GB. W tym pudełku mamy dwie dodatkowe soczewki. Jedna do bardzo dużych powiększeń o małym dystansie pracy i druga o średnim powiększeniu oraz średnim dystansie roboczym. W samym obiektywie zamontowana jest soczewka o największym dystansie roboczym. Niestety okazało się, że jedna z soczewek nie siedzi odpowiednio ciasno w obiektywie i dotykając jej jesteśmy w stanie wprowadzić ją w drgania, które będą się przenosić na obraz. Tutaj mamy dodatkowy oświetlacz do oglądania tych mikroskopijnych próbek. Pod gąbką mamy statyw w częściach, kabel HDMI, pilot do sterowania oświetleniem oraz zasilaniem mikroskopu, tutaj główna rurka od statywu z pierścieniem ustalającym wysokość oraz metalowa podstawa z wbudowanym oświetleniem w postaci dwóch lampek LED-owych, które możemy regulować w dowolnym kierunku, a podstawa ma wbudowane gniazdo zasilania. Mamy tutaj dużą, błyszczącą matrycę o przekątnej 10,1 cala rozdzielczości Full HD, najprawdopodobniej, nie jest to napisane w instrukcji. Obudowa monitora jest plastikowa i takie też sprawia wrażenie. Z tyłu znajduje się na stałe zamocowany obiektyw. Tym pokrętem możemy regulować ostrość, natomiast na spodzie wymieniamy odpowiednie soczewki, przykręcając je tymi dwiema śrubkami po bokach. Cały obiektyw jest odchylany o 180 stopni, ale tak naprawdę jest to regulacja odchylenia monitora, bo obiektyw jest zamocowany na stałe. Z tyłu znajduje się przycisk do resetowania urządzenia, gniazdo HDMI do zewnętrznego monitora, port micro USB do zasilania oraz komunikacji z komputerem, 3 diody LED sygnalizujące stan pracy mikroskopu oraz gniazdo na kartę microSD. Natomiast z przodu mamy 6 przycisków, których funkcje pokażę Wam szybko na ekranie oraz małe okienko z odbiornikiem podczerwieni do pilota. Praktycznie cały statyw wykonany jest z aluminium poza kilkoma niewielkimi elementami. Tutaj mamy główną kolumnę z pierścieniem blokującym ustawienie wysokości mikroskopu. Na końcu jest gwint, dzięki któremu możemy ją przykręcić do podstawy. Długość tej kolumny to około 27 cm. Tutaj mamy taki uchwyt do połączenia tych dwóch elementów. Zauważcie, że zarówno ta rurka, jak i otwór są odpowiednio wyprofilowane, tak żeby po skręceniu statyw nie obracał się. Tak wygląda regulacja przód-tył statywu. Możemy wysunąć mikroskop na około 10 cm na tej rurce. Tutaj jest taki klasyczny mechanizm do regulowania wysokości, jaki możemy spotkać w typowych mikroskopach chińskich. Jego zakres to niewiele ponad 2,5 cm. Podstawa mikroskopu wykonana jest z metalu malowanego proszkowo. Jej szerokość to około 18 cm, a długość 20 cm. Jest już częściowo złożona. Tutaj mamy gniazdo zasilania oświetlaczy, mocowanie głównej kolumny statywu oraz same elastyczne oświetlacze. Na tym mocowaniu możemy w razie potrzeby regulować cały mikroskop w przód i w tył. Samo złożenie statywu nie jest skomplikowane. Mamy do skręcenia dosłownie kilka elementów. W razie problemów zawsze możecie sięgnąć do instrukcji. Są tam bardzo ładne, szczegółowe zdjęcia. Następnie, żeby zamontować obiektyw, ściągamy soczewkę i wkładamy go w ten otwór. Teraz wystarczy tylko z powrotem zamontować soczewkę, podokręcać odpowiednie śruby i mikroskop mamy złożony. Pozostaje tylko podłączyć wiązkę zasilającą z pilotem. Kabel micro USB wpinamy do monitora. Kabel z wtykiem DC do podstawy. A kabel USB-A do zasilacza o wydajności prądowej co najmniej 2 A. Pamiętajmy, że producent nie dodaje zasilacza w zestawie. Niestety pierwsze uruchomienie mikroskopu nie było zbyt szczęśliwe. Okazało się bowiem, że na matrycy znajduje się drobny śmieć. Oczywiście nie mogłem tego tak zostawić, więc postanowiłem rozebrać obiektyw i delikatnie wyczyścić powierzchnię matrycy, co nie było zbyt łatwym zadaniem i zajęło mi trochę czasu. Ale w końcu udało się, obraz jest czysty, więc możemy przejść dalej.
Za chwilę sobie włączymy sprzęt, ale najpierw Wam coś pokażę. Spójrzcie na wymiary. Przy maksymalnym rozciągnięciu, razem z monitorem, mikroskop ma 51,5 cm wysokości. Natomiast obiektyw znajduje się na wysokości około 26 cm. Także jest to duży postęp w stosunku do poprzedniej konstrukcji. Uruchamiamy sprzęt. W mikroskopie założona jest soczewka A. No i zobaczmy, czy coś widać. Oj tak. Spójrzcie na to. No jest dobrze. Jest zdecydowanie dobrze. To jest bardzo duży kontroler od dysku twardego. Możecie zobaczyć, że bez problemu go widać. Także sprawdźmy sobie najpierw, jakie jest pole robocze. Spójrzcie, 8 cm na 4,5. Naprawdę możemy wiele zobaczyć z takiej odległości. Jeżeli chodzi o jakość obrazu, to tak jak w przypadku poprzednika, nie ma się naprawdę do czego przyczepić. Obraz na tym monitorze jest piękny i ostry. Teraz przełączę Wam na widok bezpośrednio z tego monitora. Jak Wam się podoba ten widok? Zobaczcie. W tym momencie jest to najmniejsze powiększenie. Żeby je zwiększyć, musimy obniżyć głowicę mikroskopu niżej, ale zaraz sprawdzimy, jak będzie na przykład w połowie tej wysokości, która również jest komfortowa. Obraz jest bardzo ładny i spójrzcie na to. Nie reguluję nic przy tym mikroskopie, a podniosłem płytkę do góry. Jak ogromna jest głębia ostrości. To się przydaje, jeżeli chcemy właśnie podnieść sobie jakąś płytkę, zobaczyć pod kątem, co się dzieje. Nie trzeba nic regulować, zobaczcie. Także pod tym względem również jest super tutaj. Tu już powiększenie jest dużo większe. No ale też odległość robocza spadła w tym momencie. W tym momencie jest to 17 cm, czyli całkiem komfortowo jeszcze. Głębia ostrości troszkę spadła, myślę, że też o połowę. Ale nadal jest ponad centymetr. Wyższe oraz niższe elementy widać jednakowo ostro. Nawet mój palec jest ostry na samej górze, zauważcie. Natomiast widzę tutaj jedną rzecz. Niestety, ale ostrość nie jest jednakowa na całej szerokości. Spójrzcie na ten napis. Tutaj już nie jest ostry. Gdy przejadę na środek, już jest ostry. Niestety są to efekty tego, że soczewka no nie jest po prostu płaska. Teraz szedłem na około 15 cm. Już nie widać całego układu. Możemy sobie zmierzyć, jakie mamy teraz pole robocze. 4,5 na 2,5. Występuje delikatne falowanie, ale to zupełnie nie przeszkadza w niczym. Wszystkie oznaczenia elementów są bardzo dobrze widoczne. Matryca radzi sobie dobrze z odbiciami. O, co mogę Wam tutaj pokazać ciekawego? Jeżeli macie mikroskop optyczny, czasami zdarza się, że światło pada pod takim kątem, że nie widać oznaczeń układu. Mniej więcej tak, z góry. W tym mikroskopie wystarczy sobie tylko przesunąć te oświetlacze i wszelkie oznaczenia są bardzo dobrze widoczne. Natomiast w mikroskopie optycznym, no niestety, tam trzeba kombinować, przesłaniać z jednej strony oświetlacz albo po prostu ruszać płytką. Także tutaj zdecydowana zaleta względem klasycznego mikroskopu optycznego. Tutaj na górze w rogu jest maksymalny czas, jaki jesteśmy w stanie nagrać na kartę pamięci. Ale na nagraniu na karcie pamięci nie pokazują się takie napisy, także obraz jest czysty, bez niczego. No i tak jak Wam wcześniej wspominałem, zobaczcie, ta soczewka lata. No jeżeli będziemy tutaj ruszać, to obraz nam będzie drgał. Przy pracy generalnie nie dotyka się tego, no ale sam fakt, że ona tak luźno siedzi, no nie jest to dobre. Reszta soczewek jest dobrze spasowana. Tutaj prawdopodobnie będzie się to dało naprawić poprzez przewiercenie w taki sposób, żeby te śrubki po bokach wchodziły do samego końca, bo teraz one nie dochodzą. Spróbujemy to zrobić w przyszłości. Spoko, przy okazji coś będę robił, to zrobię te wibracje. Zmieniłem soczewkę na L. Ona jest trochę dłuższa od tamtej, dlatego maksymalna odległość tutaj wynosi 22 cm. No i jak możecie zobaczyć, powiększenie jest również większe. Bardzo dobrze widać brudną, zakurzoną płytkę z resztkami topnika. Kolory są żywe, nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Może zmienię płytkę na jakąś bardziej czystą. Ustawię ostrość. To jest jakaś płytka od kamery samochodowej.
A tutaj możemy zobaczyć, że głębia ostrości nie jest już taka duża, aczkolwiek można odczytać wszystkie elementy. I z tego co widzę, ten efekt zmiany ostrości jest tutaj dużo mniejszy niż w tamtej soczewce. Ale raczej za bardzo nie nadaje się ona do lutowania, bo po prostu pole robocze jest tutaj za małe. Ciężko będzie po prostu wycelować tutaj lutownicą dany element, chociaż w sumie no zależy od preferencji. No ale zauważcie, wszystkie szczegóły są widoczne. Nawet tutaj włosa możemy zobaczyć. Możecie zobaczyć, jaką mam rozwaloną pensetę na boki. Także jest fajnie. No. Również jest bardzo ładnie. Do kontroli elementów jak najbardziej. Spójrzcie przy okazji wymiany soczewki. Pokażę wam, co się dzieje z tą pierwszą. Dlaczego ona tak lata. Zobaczcie, ta śrubka nie wchodzi w tę tulejkę do końca i nie opiera się, nie dotyka tej powierzchni i przez to nie trzyma tej soczewki. Można by tutaj przewiercić przez tę tulejkę, no i ta śrubka wtedy wejdzie i powinno być wszystko ok. Dodam jeszcze, że obudowy tych soczewek wykonane są z plastiku, to nie jest metal, tylko tutaj w środku mamy pierścień regulacyjny, no i szkło już faktycznej soczewki. Reszta jest z tworzywa. Tutaj jeszcze mamy tulejki mosiężne. Rzućmy jeszcze okiem na menu. Będę się posługiwał pilotem, bo jest wygodniej po prostu. Generalnie pilot ma taką samą funkcjonalność jak to menu tutaj, aczkolwiek w jednym miejscu pilotem można zrobić więcej. No jest tak, klikam menu, możemy sobie tu rozdzielczość wybrać. Od UHD 24 klatki do HD, czyli 720p 30 klatek. Pomiędzy mamy tutaj różne wartości, maksymalnie 120 klatek przy HD, no i 60 klatek przy Full HD, co jest optymalną tutaj wartością. I generalnie taki obraz daje mikroskop na wyjściu HDMI. Także zmiana tych wartości nie ma wpływu na wyjście HDMI w mikroskopie. Tu mamy ekspozycję, to wiadomo. Tu możemy sobie ustawić, czy data i czas ma się pokazywać, czy nie. Tu ustawiamy sobie ostrość, mamy tylko 3 poziomy. Tu możemy zamrozić obraz. Tu mamy kontrast, również tylko 3 poziomy. Tutaj mamy paletę kolorów. Czarno-biały, sepia, negatyw, negatyw w kolorze jak widać. No i tutaj to tyle, klikamy jeszcze raz menu i tu mamy Wi-Fi. Ten mikroskop według producenta nie posiada funkcjonalności Wi-Fi i nie udało mi się go skonfigurować, żeby działał w tym trybie. Po włączeniu Wi-Fi na górze ekranu pojawia się ID mikroskopu oraz klucz WPA2, ale łącząc się nim na przykład z telefonem, no nic się po prostu nie dzieje. Dostaje połączenie i nie ma żadnej reakcji. Podejrzewam, że w przyszłości zostanie to naprawione, ale w tym momencie wprowadza to niepotrzebne zamieszanie. Przy ponownym wejściu do menu Wi-Fi się automatycznie wyłącza. Tutaj możemy sobie rysować siatkę i tutaj właśnie jest ten problem. Zobaczcie, jak klikam OK na ekranie, nie mogę wybrać tej opcji. Po prostu przesuwa się opcja w niżej, tak jakbym kliknął strzałkę w dół. Natomiast pilot ma dodatkowe przyciski tutaj, po bokach, plus i minus. No i pilotem jestem w stanie już to załączyć i mogę tutaj normalnie nawigować, włączać te linie. Także to jest opcja, która działa tylko z pilotem, a pod ekranem nie jesteśmy w stanie jej ustawić. Dalej możemy ustawić datę i czas. Język. Oczywiście polskiego języka nie ma. Częstotliwość odświeżania. Możemy sformatować kartę pamięci, no i zresetować ustawienia do domyślnych. Na samym dole możemy jeszcze zobaczyć, jaka jest wersja oprogramowania. Tu wam pokazuję moją w tym momencie. Mam nadzieję, że producent udostępni jakieś aktualizacje odnośnie tego trybu Wi-Fi chociażby. Zobaczymy. Na razie tak to wygląda. Na pilocie mamy jeszcze dodatkowe przyciski, które służą do bezpośredniej regulacji na przykład ekspozycji. Możemy też zrobić szybko negatyw. Jest tu jeszcze taki duży przycisk nieopisany, który służy do odwracania obrazu. Całkiem spoko, przydatna opcja. No i oczywiście możemy też obraz cyfrowo powiększać. Maksymalnie razy 3. No i też wygląda całkiem nieźle. Prawdopodobnie matryca ma odpowiedni zapas rozdzielczości. Z tego co widzę, ten pilot jest chyba identyczny jak w modelu AD407, który testowałem kiedyś na YouTubie.
Rzecz, która mi się nie bardzo podoba w tym obiektywie, nie ma on sztywnej blokady regulacji. Pod koniec czujemy, jakbyśmy dochodzili do jakiegoś momentu i łatwo jest to przekręcić. Natomiast jeszcze jedna rzecz, trochę się przycina. O! Słyszycie to? W jedną stronę chodzi płynnie, natomiast jeżeli chcemy doregulować, akurat w tym momencie, kiedy łapie nam ostrość soczewka, robi się coś takiego. No jest to bardzo dziwne. Nie wiem, czy to tylko w moim egzemplarzu, ale no tak to wygląda. Poprzedni model pod tym względem był dużo lepiej wykonany. Sprawdźmy jeszcze tą trzecią soczewkę o największym powiększeniu. Jak możecie zobaczyć, w rogu używam tego dodatkowego oświetlacza. Tak wygląda nóżka pszczoły przy najmniejszym powiększeniu. A tak przy największym. Tutaj mamy skrzydło pszczoły. I znowu największe powiększenie. A to, jak dobrze rozumiem, jest rdzeń igły sosny. Zauważcie, jak ta konstrukcja jest dziwnie zrobiona. Tutaj jest śruba regulacyjna, która blokuje się przy maksymalnym wsunięciu mikroskopu. Zostaje nam trochę miejsca jeszcze. Nawet jeżeli by tę śrubę tutaj wyjąć, to wtedy to pokrętło zetknie się z tą śrubą znowu. Oprócz tego zobaczcie, mikroskop w pozycji najbardziej wsuniętej do tyłu ma obiektyw tutaj w tej części podstawy. Więc automatycznie nie jesteśmy w stanie obejrzeć nic, co znajduje się tutaj. Musimy zamiast tego manewrować obiektem, który chcemy oglądać. No i na końcu to, co wam już wcześniej powiedziałem. Przy maksymalnym wysunięciu ramienia obiektyw znajduje się daleko poza podstawą. Generalnie jest spory postęp w stosunku do poprzedniej konstrukcji, no ale dalej nie pozbyto się tych problemów, które były w poprzednich modelach. Mianowicie tego miejsca tutaj, no, którego nie ma zbyt dużo. Jeżeli chcemy oglądać jakąś dużą płytę pod mikroskopem, no to nie ma na to szans. Musimy albo odwrócić ten statyw tak, jak to robiło się w starych modelach i wtedy pracować tutaj, z tej strony, w ten sposób. Wtedy mamy więcej miejsca i tylko trzeba tutaj coś podłożyć, żeby to się nie przechyliło. No albo po prostu zbudować sobie swój statyw, co wiele osób robi, na przykład z takiego statywu do mikrofonu. Wtedy nie ma już żadnego ograniczenia w pozycji mikroskopu. Także generalnie są plusy, ale są też minusy tej konstrukcji. Wiadomo, że jeżeli chcielibyśmy mieć taki statyw jak w klasycznym mikroskopie wysuwany w dowolną pozycję, no to wtedy ten sprzęt byłby o wiele droższy. Trzeba mieć to też na uwadze, ale pokazuję wam to, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Po podłączeniu kabla micro USB do komputera, mikroskop uruchamia się i pokazuje nam się takie menu. Możemy wybrać albo tryb magazynu danych, albo tryb PC kamera. Wybieramy PC kamera. Po otwarciu tej aplikacji klikamy File, Open Device. I tutaj zauważcie, że mamy Wi-Fi Mode oraz USB Mode. To Wi-Fi oczywiście nie działa, może w przyszłości będzie działać, zobaczymy. Wybieramy USB i klikamy USB kamera. Bo tak się pokazuje ten mikroskop w komputerze. Generalnie obraz z niego przez USB jesteśmy w stanie ściągnąć dowolnym programem, który obsługuje kamery na USB. No i tak to wygląda. Teoretycznie ta aplikacja umożliwia nam zmierzenie wymiarów różnych elementów. No ale jak możecie się domyślić, najpierw trzeba ją skalibrować, a jeżeli skalibrujemy ją w jednej pozycji obiektywu, przy jakiejkolwiek zmianie odległości lub powiększenia wszystkie wartości się rozjadą i trzeba robić kalibrację od nowa. Także użyteczność tego programu jest według mnie prawie żadna. No ale sprawdźmy sobie dystans, powiedzmy, pomiędzy dwoma punktami. Tak to się mniej więcej robi. No i tu pokazuje nam
28 mm. To jest oczywiście nieprawdą, bo sprzęt nie jest skalibrowany. Mamy tutaj napisaną jedną pierwszą linię, 28 mm. Co tu możemy jeszcze? Dodać jakiś tekst. Wygładzanie. No widać, są tu jakieś podstawowe opcje graficzne. Detekcja krawędzi. O, to jest dość ciekawe. Można zrobić jakiś skan elementów. Generalnie aplikacja działa, co jest już plusem, jeżeli chodzi o chińskie sprzęty, ale tak jak mówię, jej użyteczność no nie jest za duża. Takie pomiary mogą być przydatne, jeżeli mamy mikroskop w stałej pozycji, skalibrowany, ale też wiadomo, że takie pomiary są obarczone błędem. I tak generalnie wygląda ta aplikacja. Powiem szczerze, że jakoś nie jestem nią zachwycony i nie mam ochoty jej dalej tutaj przeglądać. No ale mogę potwierdzić, że działa. Myślę, że ten program będzie w stanie obsłużyć dowolny mikroskop na USB, także możecie go sobie ściągnąć ze strony producenta Andonstar i sprawdzić, jak to działa. Na tym krótkim filmie pokazuję Wam, że jak najbardziej da się pod tym mikroskopem lutować. Oczywiście trzeba się przyzwyczaić do tego, że patrzymy w ekran. Jest to obraz dwuwymiarowy, więc ręka musi się pomału do tego przystosować. Ale zauważyłem, że z każdą minutą lutuje mi się coraz lepiej pod tym mikroskopem. Także jest to po prostu kwestia wprawy, no i preferencji użytkownika. Ja na co dzień korzystam z mikroskopu optycznego, także to przejście na mikroskop cyfrowy może być dla mnie trochę bardziej czasochłonne, ale naprawdę nie ma problemu. Jeżeli ktoś z Was preferuje taką pracę, jak najbardziej ten mikroskop się do tego nadaje. Jest to w pełni samodzielne urządzenie o kompaktowej budowie, łatwe w przenoszeniu w razie potrzeby. Sporym plusem jest duża odległość robocza, jak również duże pole robocze. Dużym atutem jest również bardzo dobra jakość obrazu, zarówno rejestrowanego przez tę matrycę, jak i pokazywanego na tym wyświetlaczu. I generalnie dobra jakość wykonania statywu oraz podstawy mikroskopu. Jeśli chodzi o główne minusy tego urządzenia, to zdecydowanie ten plastikowy mechanizm obiektywu oraz obudowy tych soczewek, takie drobne rzeczy jak spasowanie elementów, nietypowy montaż tych soczewek, co sprawia, że jesteśmy zobligowani do używania tylko tych trzech od producenta. Konstrukcja statywu, jak wcześniej Wam pokazałem, jest niezbyt przemyślana. W zestawie z mikroskopem nie ma zasilacza, co jest dość dziwne, bo w poprzednich modelach zawsze był. No i oprogramowanie, które ma delikatne niedociągnięcia, jak na przykład ta opcja Wi-Fi. Generalnie to by było na tyle. Sprzęt otrzymałem za darmo w ramach tej recenzji, ale mam nadzieję, że to, co zobaczyliście, dobitnie świadczy o tym, że nie było tutaj jakiegoś chwalenia. Pokazałem Wam wszystko, co jest złe, wszystko, co jest dobre i tyle. Sprzęt na pewno będzie występował w kolejnych filmach, gdzie będę rozbierał multimetry czy inne urządzenia, żeby pokazywać Wam ich wnętrze, bo jakość obrazu jest bardzo dobra. Jak zwykle, jeżeli macie jakieś pytania, opinie, piszcie w komentarzach. Jeżeli jesteście zainteresowani zakupem tego mikroskopu, pod filmem macie odpowiednie linki. Ode mnie to wszystko. Do następnego filmu. Trzymajcie się.